Jubileusz wyjątkowy, stąd i wyjątkowi goście. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz prezydenci FIFA i UEFA. Za budowanie potencjału Rzeczypospolitej. Z całego serca chciałem podziękować, życząc następnych 100 lat wielkich, wspaniałych sukcesów, żeby polscy zawodnicy wznosili w górę największe światowe puchary. Sukcesy na najważniejszych piłkarskich imprezach przypadły na lata 70., 80. i 90. ubiegłego wieku. Pragnienie nawiązania do tych wielkich chwil jest jednak ogromne, bo dla Polaków piłka nożna to najważniejsza dyscyplina. Nikt nie ma takiego poparcia społecznego, kiedy polska reprezentacja w momencie grania hymnu narodowego. Kto to przeżył, kto to doświadczył, wie, jakie to jest piękne, jakie to jest wspaniałe. Zbigniew Boniek to osoba, która łączy dawne dzieje z teraźniejszością. Niegdyś znakomity zawodnik, dziś ten, od którego w polskim futbolu zależy wiele, znalazł się w jedenastce stulecia. Miejsce w bramce zajął Józef Młynarczyk. Formację defensywną stworzyli Antoni Szymanowski, Władysław Żmuda, Jerzy Gorgoń oraz Łukasz Piszczek, który z reprezentacją pożegnał się niespełna miesiąc temu. W trzyosobowej pomocy oprócz Bońka kolejne legendy – Kazimierz Dejna i Henryk Kasperczak. W ataku król strzelców z mundialu z 1974 roku Grzegorz Lato, najskuteczniejszy piłkarz w historii biało-czerwonych Robert Lewandowski oraz mistrz olimpijski z Monachium Włodzimierz Lubański. Na końcu chciałbym powiedzieć tak. Młodej generacji piłkarskiej, pogniewajcie się na nas. Powiedzcie nie, oni nie są najlepsi. My będziemy lepsi. Zróbcie coś na Mistrzostwach Europy. Życzę wam tego z całego serca. Jedno jest pewne, z jedenastką stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej na biało-czerwonych w żadnej z imprez nie byłoby mocnych.